w mojej książce Tomasz Lis na żywo spore fragmenty, co chyba oczywiste, poświęcam mediom i dziennikarzom. To wywiad i rzeka, więc odpowiadam na zadawane mi pytania. Napisałeś ostry wstępniak do Newsweeka, jak się potem okazało ostatni, poświęcony medium. Nie żałujesz, że tak się pożegnałeś z czytelnikami? Nie mogło być lepszego pożegnania niż ten tekst. Dotykał on paru rzeczy, które od dawna leżą mi na sercu, bo uważam, że jako środowisko dziennikarze w dużym stopniu się skłodlili. Jest to kompromitacja bliska tej, jaką zanotował Kościół, bo zarówno Kościół, jak i media są beneficjentem demokracji w stopniu większym niż ktokolwiek inny. Uzyskały pieniądze i wpływy, przywilej komentowania tego, co się dzieje, niezwiązany niemal z żadną odpowiedzialnością. Mogą prawie wszystko, a nie są zobowiązane prawie do niczego. Nie są zobowiązane do niczego poza mówieniem prawdy. No właśnie. Od 8 lat mamy dzielenie włosa na czworo. Pierdolenie, głupot o sporze prawnym w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i tak dalej. Od 8 lat mamy rozgrzeszanie albo bagatelizowanie zła, kreowanie równowagi między złem a dobrem. Ostatnio słyszymy, że w zasadzie wszystko jest ok, póki władza jest skuteczna, bo to nie jest łyżwiarstwo figurowe i not za styl się nie przyznaje. Super. Z tego punktu widzenia należą się peany Hitlerowi, Stalinowi, Franco i Salazarowi, bo wszyscy oni zniszczyli wszystkie instytucje praworządnego państwa, albo zabili lub pognębili swoich oponentów, więc wykazali się przynajmniej do pewnego momentu niewiarygodną zupełnie skutecznością. Tylko czy takiej skuteczności od polityków i władzy chcemy, takiego państwa, czy chcemy normalnego państwa, normalnej demokracji i władzy, która odpowiada przed społeczeństwem, a nie gnębi społeczeństwo? Thank you.